Witam Was wszystkich ponownie na kanale Apatych27.03. Wiecie bardzo dobrze, że ja nienawidzę kłamstwa. Można powiedzieć, że ja kłamstwem się brzydzę. I powiedziałem już wcześniej, że w tym momencie, w którym zobaczę, że ktoś kłamie w tych kulturystycznych social mediach, to ja będę się starał za wszelką cenę nakłonić taką osobę, żeby powiedziała prawdę, żeby przyznała się do kłamstwa. I tak naprawdę tutaj Arkadiusz Tańcula kłamie na swoim insta story. I teraz Arkadiusz Tańcula ma dwa wyjścia. Pierwsze wyjście, okazać szacunek dla własnych widzów, dla ludzi, którzy go śledzą w social mediach i powiedzieć prawdę, że się pomylił, że jednak jest inaczej niż on twierdzi, w tym materiale, z którym zaraz się zapoznamy. Drugie wyjście, Arkadiusz Tańcula, ma takie, że dalej będzie brnął w kłamstwo i okaże kompletny brak szacunku dla własnych widzów, dla ludzi, którzy go śledzą w social mediach. Tutaj przechodzimy do materiału Arkadiusza Tańculi i ja wyjaśnię ten jego materiał udowodnię, że Arkadiusz Tańcula kłamie tutaj w swoich social mediach. Chodzi o to, że sterydy są kochani narzędziem w rękach profesjonalnych sportowców, profesjonalnych kulturystów. One same w sobie nic nie zmienią. To nie jest tak, że wybijecie i będziecie leżeć i rosnąć. Nie. Biorąc sterydy, musicie trenować trzy razy ciężej, bo one właśnie pozwalają na to, że można trenować trzy razy ciężej, że jest lepsza regeneracja. Ale trzeba dalej, trzeba trzymać dietę, dbać o regenerację, nawodnienie i no ale za to są świetną wymówką właśnie dla większości ludzi piszą te takie komentarze. Bo... Dobrze, Arkadiuszu Tańcula, może od razu przechodzimy do badań. W badaniu, bardzo rozległe badanie trwało 10 tygodni. Brało w nich udział 43 mężczyzn, których podzielono na cztery grupy. Słuchaj uważnie Arkadiuszu Tańcula. Pierwsza grupa nie brała testosteronu i nie ćwiczyła, druga grupa brała testosteron i nie ćwiczyła. Trzecia grupa ćwiczyła bez testosteronu. Czwarta grupa brała testosteron i ćwiczyła. I tutaj co nas interesuje, Arkadiuszu Tańcula? Interesuje nas druga grupa, więc ci, którzy brali testosteron i nie ćwiczyli, ponieważ ty zasugerowałeś, że na sterydach mięśnie same nie rosną. A więc zobaczymy, co wyszło w badaniu. Czy naprawdę biorąc steryda, więc ta grupa numer dwa, czy biorąc sterydy, nie ćwicząc, zyskali jakąś masę mięśniową? I oczywiście interesuje nas grupa trzecia, która tylko ćwiczyła bez sterydów. I teraz możesz przeczytać sobie, zapoznać się z tymi badaniami. Tutaj masz rezultaty badań i muszę Cię zmartwić, Arkadiuszu Tańcula. Sp... Dlaczego zmartwić? Z tego powodu, że kłamiesz i będziesz musiał się przyznać do kłamstwa. A więc, grupa, która nie ćwiczyła i brała testosteron, a więc sterydy, zrobiła więcej masy mięśniowej, nabrała więcej masy mięśniowej, czystej masy mięśniowej aniżeli grupa, która tylko ćwiczyła bez testosteronu. A więc badanie nam jawnie udowadnia, że na sterydach mięśnie same rosną. Nie wiem czy słyszałeś coś takiego, pewnie słyszałeś, jak nie, no to wpisz sobie w Google ludzie, którzy leżą w szpitalu na łóżkach szpitalnych. Często podawane są im sterydy w zależności no dlaczego ktoś trafił do tego szpitala, tak? Ale bardzo często ludzie przyjmują sterydy, bardzo często zdarza się to przed chemioterapią. I tutaj muszę Cię znowu zmartwić, Arkadiuszu Tańcula. Będziesz musiał przyznać się do kłamstwa z tego powodu, że ci ludzie, którzy leżą na łóżkach szpitalnych, i przejmują sterydy, nabierają masy mięśniowej, a przecież nie ćwiczą, tylko leżą na łóżkach szpitalnych. Następna sprawa, nie wiem czy wiesz, Arkadyuszu Tańcula. Jeżeli nie wiesz, to się z tym zapoznaj. Legendarny trend bolon jesteśmy na stronie budujmasa.pl, ale znajdziesz to wszędzie, jest to przepisane z angielskich stron. Legendarny trend bolon. Kto nie słyszał powieści o tym, jak podczas podawania trend bolonu bydło idące do uboju potrafi zbudować od 50 do 80 kg czystego mięsa w dwa miesiące. Czy też o kulturystach z lat 80., którzy swoje sylwet świetne sylwetki mieli zawdzięczać właśnie jemu. A więc Arkadiuszu Tańcula, nie wiem, czy widziałeś bydło, które trenuje na siłowni. No nie licząc niektórych kulturystów, ale tutaj mamy na myśli tylko i wyłącznie zwierzęta. A więc zwróć uwagę na to, że jeszcze raz powtórzę, bydło idące do uboju dokładnie w dwa miesiące potrafiło zbudować od 50 do 80 kg, też nie ćwicząc na siłowni, tylko stojąc w oborze bądź na polu, tak? I tutaj jeszcze raz dam ci nam jak na te badania, możesz sobie wejść na badania. Badania są z roku 19, 1996. Link zostawię dla ciebie do tych badań i pozostaje tobie tylko Arkadiuszu Tańcula w sumie dwie rzeczy tobie pozostają. Zanim jeszcze zakończę ten materiał, to jeszcze chciałbym ci tutaj powiedzieć, że ludzie, którzy przyjmowali sterydy, a nie ćwiczyli, zdobyli więcej siły też, nie tylko masy mięśniowej. Ale też zdobyli więcej siły aniżeli ludzie, którzy ćwiczyli, a nie przyjmowali sterydów, a więc testosteronu. I jeszcze, jakbyś chciał się wyśliznąć z tego badania, to ci podpowiem od razu, jak się zapozna z tym badaniem, pewnie sam to stwierdzisz: że badanie jest wykonane, pomiary, później masy mięśniowej, są wykonane metodą podwodną, jeżeli co. Nic to Tobie nie mówi, to ci powiem, że to jest metoda, która praktycznie wyklucza yy, błąd pomiarowy. A więc Arkadiuszu Tańcula czekamy na Twoją reakcję, żebyś po prostu przyznał się, że kłamałeś. Tego pewnie oczekują Twoi widzowie, już czekają, za, można powiedzieć, że zacierają ręce, że gościu, którego oni śledzą, człowiek, który powinien być szczery, że przyzna się do błędu i powie, przepraszam, skłamałem. Przesłuchajmy troszeczkę dalej, żeby nie było, że wygwałem to, Twoje zdanie. Mogą sobie powiedzieć, no tak, ja tak nigdy nie będę wyglądać, bo ja nie będę brać sterydów, a on te sterydy brał. Nie! Ty tak nigdy nie będziesz wyglądać, bo jesteś pierwszym i leniem! I choćbym nie wiem, jakie sterydy byś brał, i tak tak nie będziesz wyglądał. Nigdy, bo to się ba w głowie, mój drogi. Te komentarze uświadamiają mi też jedną rzecz. To jest przykre w sumie, że nie warto w Polsce. A Kaduszu, ten chciałbym zauważyć, że ja wyglądam dużo lepiej od ciebie bez sterydów. Także, a ty brałeś stedy. Także znowu chyba musisz przeprosić własnych widzów, ludzi, którzy cię śledzą. Chcę być szczerym i prawdziwym, bo każdy, kto mnie zna, każdy kto mnie poznał na ulicy, nawet podszedł do mnie i chwilę pogadał, to wiesz, że jestem dokładnie taki sam, jak jestem w internecie. Ja... No to jeżeli jesteś taki sam, no to teraz pewnie zdobędziesz się na to. No, będziesz człowiekiem szczerym, tak jak już powiedziałeś. I przyznasz tutaj, że skłamałeś, że po zapoznaniu się z tymi badaniami, po zapoznaniu się z moim materiałem, z tymi wszystkimi dowodami. No musisz powiedzieć, że jednak skłamałeś swoich widzów i musisz przyznać się do błędu. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Na razie cześć, pozdrawiam, jak zwykle to robię. Bum przypineczka łapa siedzi. Na razie cześć. Pozdrawiam.